Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku RapiVloga Długo mi nie było, miałem dużo rzeczy do roboty Zapraszam na kolejny odcinek Dzisiaj kłebo na fidę Kłebo eee, Już dawno zapowiadałem ten materiał, natomiast się nie ukazał oprócz takich czysto subiektywnych przyczyn, że nie miałem czasu, to ja opowiem wam pewną historię. A więc miałem już gotowy scenariusz. Napisałem go sobie na kąpie, wydrukowałem, potem gdzieś tam w środku komunikacji go jeszcze zaupdate'owałem długopisem, dopisałem jeszcze kawałek historii o problemie nowej epce. I do tej pory nie mogę znaleźć tych zapisków, także się wstrzymywałem z, z nagraniem, poszukałem yy, tych zapisków, a poza tym wcześniej nie miałem czasu kiedy tego zrobić. Co prawda była jedna taka sytuacja, kiedy się do tego przygotowałem. Miałem ze za sobą zapiski, miałem ze za sobą kamerę, mikrofon. I się okazało, że jest rozładowana i nie mam kabla. Także w końcu jestem i chciałem kilka słów na temat egzotyki Cubona Fide. Nigdy nie byłem jakimś specjalnym fanem Cubona Fide, chociaż podziwiam to co osiągnął jego drogę jak zaczynał odbite aż do etapów, na którym się teraz znalazł teraz jakieś tam jego kawałki sprawdzałem oczywiście po drodze, natomiast nigdy nie słuchałem tego aż tyle, żebym mógł się nazwać jego fanem. Była eklektyka, zapewne jakieś tam traki sprawdziłem, głównie dlatego, że tam się pojawiał Tomba, byłem mocno wczuty w Tomba. E ezoterykę. No, tam pewnie parę razy przesłuchałem, kilka sztos numerów, chociaż przy tej okazji bardziej mi weszła płyta erotyka, gdzie pojawiło się więcej gości. Chyba gdzieś w którymś odcinku o tym wspominałem. I teraz mamy egzotykę. E wiadomo, projekt realizowany z wielkim rozmachem. Quebo, żeby nagrać tę płytę, zjechał cały świat z szaloną ekipą, z wesołą ekipą sorry. I w każdym z tych miejsc, w którym przebywał, powstawał kawałek, lub też nie wiem, po powrocie na podstawie doświadczeń w danym miejscu na globie. Płyta powstawała przeszło dwa lata, może dwa lata. To głównie podobno chodziło o to, że Kwebo miał problemy z dostaniem wizy do Stanów, a nie chciał tej płyty wydawać bez kawałku, który powstał w Stanach. A dlaczego? To się okazało po tym, jak ten kawałek wypłynął. Dodatkowo trzeba wspomnieć, że na tej płycie pojawia się wielu gości. Pod względem zarówno muzycznym, gdzie każdy track jest praktycznie wyprodukowany przez kogo innego i czuć ten poziom światowy. Polscy producenci nie mają się czego wstydzić. Tak samo pod względem gości na mikrofonach, pod względem MC's. Pojawiają się zarówno MC's, jak i nie wiem, wokaliści powiedzmy z tych zakątków świata, które Kłebo zwiedził. Oprócz tego pojawiają się polscy goście, i co tutaj należy spropsować, to to, że jak Kłebo nagrywał z polskim gościem o danym miejscu, to ten gość również podróżował z nim w to miejsce. Szacunek za to, że zadbał też o gości. I jak często liczba, duża liczba gości przemawia na niekorzyść płyty, tak tu myślę, że działa na korzyść, bo ciężko mi sobie wyobrazić, jak ob, ob miał przesłuchać całej płyty tylko słuchając wokali Kłeba. A tak płyta nie jest przez to nudna. Poza tym goście naprawdę dali, dali radę, a w niektórych przypadkach można się pokusić, że zjedli numer swoim udziałem gościnnym. Tak jest moim zdaniem w zwrotce planu B i refrenie. Tak samo Young Langs zrobili taki refren, że zjadł cały kawałek. Płyta, płyta długa, 14 traków yy, pełnowartościowych. Bez skitów intra, plus dwie epki wyszły niejako przy okazji. Po siedem traków, każdy z czego jeden był wspólny, czyli w sumie dostajemy 27 kawałków. No, mają rozmacz Do większości z nich teledysk. Na bardzo fajnym poziomie. Co do gości, to mamy tutaj, jak już wspominałem, gości z Polski. Tu już wspominałem Plan B i Białas się pojawia, pojawia się Solar, pojawia się Wadstoja. naprawdę zrobili dobrą robotę dodatkowo. Lokalesi, w których jak już wspominałem wyróżniłbym Young Lens, jak i oczywiście największą chyba petardę tej produkcji, czyli Kairoswana w kawałku kręconym w Stanach, to nie jest hip-hop. Myślę, że każdy wie o co chodzi. bo chyba odgryzł się znakomicie za sytuację, z wiadomo którą. Jak już wspominałem, każdy track powstawał w innym miejscu, tudzież po wizycie, w innym miejscu. I każdy był produkowany przez kogo innego, i każdy brzmi inaczej. I gdzie normalnie byłby to zarzut o jakąś niespójność płyty, tak w tej koncepcji to w jakiś sposób jest wytłumaczone, bo niejako odwiedzając dany zakątek świata mamy jakieś konkretne odczucia, przenosząc się gdzie indziej, odczucia są różne. Tak samo traki są różne, co w tym akurat przypadku. Według mnie na plus. Traki są różne, jako, jak i miejsca, które odwiedziła wesoła ekipa, są różne. Były różne. Zapewne emocje, czyli kwintesencja rapu w danym miejscu, były w każdym miejscu były inne. Dlatego traki są inne. Ja to zapisuję na korzyść dla tej płyty. Żeby nie było nie jest to dziennik podróżnika. Nie jest to opisane, byłem tu, widziałem to, tylko raczej e, czasami kawałki są zupełnie oderwane od danych okoliczności. Natomiast e, jakby czuć gdzieś tam, lub można się domyśleć, jakie myśli kierowały raperami, e, głównie Kuego na FIDE, podczas e, pisania kawałków, jaki to ma. Kontekst w stosunku do miejsca, w którym powstawały. Jest to gdzieś tam powiązane, natomiast nie jest to dziennik podróży, ani nie wiem, rapowy przewodnik po miejscach na globie, które odwiedziła wesoła Ekipa. Moje ulubione traki z tej płyty to już wspominany tutaj kawałek z Planem B, kawałek Sanax, który de facto nie wszedł na podstawową płytę, ale moim zdaniem. Jeden, dla mnie jest to mój ulubiony utwór z tej, powiedzmy, z tego całego wydawnictwa Na pewno Kweba Hombre, który już jest lekko przeleżały Niejako przesłuchany, przeżeniony, ale wciąż się nim jaram I pamiętam jak pierwszy raz teledysk zobaczyłem to repeatowałem go opór Kawałek rzecz jasna z to nie jest hip-hop Totalny sztos. Też tutaj dużo osób twierdzi, że KRS-1 zjadł ten kawałek. No trudno a się trochę z tym nie zgodzić. Na pewno zwrotka Solara w Arabskiej Nocy jest też bardzo ciekawa pod względem treściowym. Polecam ją sprawdzić. Ale na płycie tak naprawdę nie ma złych numerów. Każdy jest wybitny i każdy mógłby być singlem ciągnącym osobne wydawnictwo. Dodatkowo, to co już wspominałem, teledyski są naprawdę super. Powstały wały w okolicznościach tych, w których ekipa się znajdowała, ale są naprawdę piękne zdjęcia w tych teledyskach. Polecam sobie odpalić playlistę egzotyki na jakimś dobrym sprzęcie wideo, czyli na dużym telewizorze w jakości co najmniej HD i e, naprawdę robi wrażenie. Dodatkowo z kozacką muzyką, super zdjęcia, ładne ujęcia, fajnie to wszystko pomontowane, e, naprawdę światowy poziom, nie ma co. I podoba mi się to mentalne podróżowanie po globie z Kłebo podczas słuchania tej płyty, chociaż pewnie wie, do wielu miejsc. E, z, z których powstawały kawałki, nigdy nie dotrę. To fajnie, fajnie, jakby wczuć się, sobie wpuścić w bani taką jazdę sobie wyobrazić, jak to tam było, jak kłeba odwiedzał te miejsca. Także tak, na pewno płyta jest jednym z ważniejszych wydawnic na polskim rapowym rynku w tym roku. Zapewne będzie się powtarzała często w podsumowaniach roku, i może braki jakiegoś takiego pazura, jakiegoś czegoś takiego, nie wiem, że jest zbyt grzeczna, zbyt ładna, ale ja się jaram. Może nie jest to jakaś taka miłość na zabój. Ale naprawdę bardzo przyjemnie się tego słucha, bardzo przyjemnie się to ogląda, bardzo fajnie się mentalnie z Kuebo i wesołą ekipą podróżuje. Tyle, polecam. Nara.